Cześć moi drodzy, z tej strony Adam, a to są moje Insta historie, więc zapraszam Was do oglądania. O matko, to było, słuchaj, na obozie w Bułgarii, na którym byłem z moimi znajomymi. Było masakrycznie zimno i widać to po chmurach. Było strasznie zimno i ta woda była lodowata. I pamiętam historię związaną z tą fotografią, to było tak, że weszliśmy do wody dosłownie na 30 sekund, tylko po to, żeby zrobić fotki i szybko wyszliśmy. O, a to akurat bardzo fajnie wspominam. Co prawda na przykład z tą fotografią wiąże się historia odnośnie nagrywania coveru, teledysku do coveru, bo na zdjęciach na stronie jakby apartamentu, który wynajmowaliśmy, apartament wyglądał zupełnie inaczej na zdjęciach, aniżeli w rzeczywistości, i musieliśmy kombinować, jakby to zrobić, żeby wystroić jakoś ten dom, żeby był ciekawszy. No, ale z Karlą nagraliśmy cover i bardzo fajnie to wspominam, więc tak. Pozdrawiam Karlę stąd, tego miejsca. O, a to były nagrania do mojego teledysku do wiersza Na szkle i nagrywa na przykład tutaj Max. To jest ta głowa, ten tył głowy to Maxa Greli, tak. Także no, wspominam cudownie ten moment akurat, ten plan teledysku. Było super. O nie! Dobra, z tym się wiąże bardzo ciekawa historia. To było po PGE, gdzie graliśmy z właśnie Anią i Wiką koncert. No i to zdjęcie było zrobione, jak wracaliśmy do Warszawy z koncertu, bo przystanęliśmy na toalety na chwilę i zobaczyliśmy, że jest plac zabaw. I ja z Wiki, no jak zobaczyliśmy plac zabaw, mówię, ja idę się bawić, nie? I no i akurat jakoś tak wynikło, że zrobiliśmy sobie fotkę i fajnie wyszło. O, a to zdjęcie było robione na teledysku do Daj coś od siebie, nie tylko od święta, do piosenki Aniki. I to zdjęcie robiła nam moja stylistka, pamiętam. I było też z nią, z tym zdjęciem bardzo śmiesznie, dlatego że no, próby zrobienia tego zdjęcia były wręcz niezliczone. O matko, to jest zdjęcie w ogóle robione przez moich rodziców w moim domu przy kominku. I jak można zauważyć, w dłoniach mych trzymam gitarę i to jest gitara, o której marzyłem naprawdę bardzo, bardzo długo i no w te święta mój tata i rodzina postanowili się złożyć na gitarę i po prostu mi sprawili taki prezent, że spełnili moje marzenie. Grałem wtedy nie swoją, ale grałem tutaj Slow Dancing in a Burning Room Johna Mayera. O, a to było ostatnio. Z Voice Campa mam mega dużo pozytywnych, fajnych historii i bardzo dobrze to wspominam. Też dostałem mały ochrzan od, znaczy ja i Zuza dostaliśmy ochrzan od pani kierowniczki, bo zrobiliśmy sobie taką małą imprezkę w pokoju, w sensie śpiewaliśmy po ciszy nocnej i następnego dnia dostaliśmy ochrzan, żeby było za głośno. O rany! To już jest w ogóle ostatnie zdjęcie z jedno z nowszych. Zostało zrobione podczas koncertu w Stodole. To był chyba jeden, jak nie pierwszy, taki mój duży koncert. I to jest mój pierwszy koncert klubowy, który grałem w Stodole przed publicznością liczącą 1200 osób. Pierwszy klubowy koncert. Jak wychodziłem na scenę do pierwszej piosenki, słuchajcie, to po prostu był taki stres, że ja wychodząc na scenę miałem takie o rany, ale będzie mega, patrzę na widownię i nagle... Wow, nie? I super.